Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na konferencji poświęconej problemowi nadużywania prawa do informacji publicznej. Konferencja ta jest organizowana w ramach projektu Model Regulacji Jawności i Jej Ograniczeń w Demokratycznym Państwie Prawnym, w ramach zadania, które mam przyjemność kierować. Konferencję chciałabym ze strony organizatorów powiedzieć, że o dwóch kwestiach. Pierwsza, tak jak Państwo byli powiadamiani przy rejestracji, konferencja jest nagrywana. My nagrywamy konferencję wyłącznie dla celów projektu, w celu umieszczenia nagrania na stronie projektowej. Także wiemy o tym, że sieć obywatelska Watchdog także rejestruje tą konferencję. Chciałabym, żeby Państwo byli tego świadomi. Chciałabym także powiedzieć o drugiej kwestii. W panelu dyskusyjnym wkradł się pewien błąd. Jako uczestnik panelu dyskusyjnego została podana pani profesor Małgorzata Jaśkowska, która w tym panelu nie będzie brała udziału. Był to błąd ze strony organizatora, za co przede wszystkim panią profesor i państwa bardzo serdecznie przepraszam. Pani profesor także będzie występowała jako moderator naszej dzisiejszej konferencji, ale będzie tutaj jako profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Chciałabym teraz oddać głos pani profesor Irenie Lipowicz, która również reprezentując nasz wydział uroczyście otworzy tą konferencję. Dziękuję Państwu. Jako kierownik Katedry Prawa Administracyjnego, w której pracuje również pani doktor Piskorz-Ryń, chciałabym powiedzieć, że się szczególnie cieszę, że wszystkie trudne segmenty problematyki, o której rozmawiamy, czyli o jawności w administracji, zostaną przez Państwa dzisiaj z wielu punktów widzenia, również z punktu widzenia spojrzenia obywatelskiego omówione. Rzadko się zdarzają projekty, które prowadzą, czy mają dokonać refleksji nad skutecznością czy celowością regulacji, które byłyby prowadzone z taką transparentnością od samego początku. Zwykle się dowiadujemy w parlamencie, że prawo będzie zmienione, albo poznajemy projekt rządu. Istotą podejścia, które wywodzimy jeszcze od pani profesor Teresy Górzyńskiej. Przy okazji zapraszam Państwa 8 grudnia na konferencję, na której zaprezentujemy księgę pamiątkową w Polskiej Akademii Nauk o prawie do dobrej administracji, na której zaprezentujemy księgę pamiątkową uczci pamięci pani profesor Górzyńskiej. Pani doktor Piskorz-Ryń od początku współpracowała w dużym projekcie badawczym, również panowskim, z panią profesor Górzyńską i chciałabym wdzięcznie wspomnieć jej pamięć. Ale pamiętamy, że właśnie pani profesor, która była pionierem jawności, zasady jawności w naszym kraju i w naszym prawie, jeszcze w czasach bardzo dawnych czasach, kiedy to było zdecydowanie niemile widziane, pokazywała również, że również tutaj po pierwsze nie była zadowolona z obecnej regulacji. Ona nie odpowiadała temu, do czego pani profesor dążyła kiedyś. A po drugie miała też świadomość tego, że jak każda regulacja ma swoje dobre i złe strony. W moim przypadku z jednej strony jest moją wielką radością, kiedy współpracownicy katedry, również tutaj obecni, prowadzą samodzielne projekty badawcze o dużej nośności społecznej. Nasza katedra nigdy nie uciekała w sprawy marginalne, tylko właśnie wybierała sprawy, tak zresztą jak obecna tu pani profesor Jaśkowska i inne katedry naszego wydziału, które dotyczą
palących i ważnych problemów współczesnych. Tak było, kiedy obecny tu pan doktor Ciślik zajmował się bardzo patologiczną, patogenną w gruncie rzeczy regulacją partnerstwa publiczno-prywatnego. Tak się dzieje, kiedy koledzy tu obecni badają kwestie kierowania w samorządzie terytorialnym i pewne kwestie prawa materialnego, w którym takie szczególne, nie patologiczne czy nieefektywne regulacje mamy. Tu mówię o badaniach z jednej strony doktora Szyszkiego, a z drugiej strony o pracy pana magistra Mędrzyckiego nad regulacją w Polsce bezdomności. To jest, cieszę się, że mogę jakby zaprezentować przy okazji katedrę. Ale w moim przypadku, jak państwo wiecie, jest również pewna inna perspektywa, nie tylko perspektywa naukowa, perspektywa prawa administracyjnego, ale i perspektywa służby publicznej, którą w tej chwili pełnię jeszcze jako rzecznik praw obywatelskich. Chcę się z państwem podzielić, nie przekraczając 10 minut, kilkoma uwagami w ramach otwarcia konferencji. Po pierwsze, mamy, proszę państwa, do czynienia z sytuacją, w której wprowadzenie zasady jawności w Polsce było rzeczywistym przewrotem kopernikańskim. Mamy na kontynencie europejskim, a właściwie w Europie, mamy dwie rodziny administracyjne. Coś, co jest mało dostrzegane i mało znane. Jedna to jest duch anglosaski, który znamy również ze Stanów Zjednoczonych. I pewne regulacje, które do nas wróciły właśnie z tamtego ducha, oraz administracja skandynawska. Ona cechuje się wielką otwartością, zaufaniem do obywatela, doświadczeniem setek lat bez wojen i bez większych konfliktów społecznych oraz budowaniem ogromnej jawności administracji. Do tego stopnia, że tylko najważniejsze tajemnice wojskowe były uznawane za godne ograniczeń jawności. Tutaj przykładem dla mnie jest zawsze doświadczenie szwedzkie. Jesteśmy w ścisłym kontakcie ze szwedzką ombudsman, z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Szwecji, Norwegii, Danii. To jest ten wpływ skandynawski. I w zakresie prawa do informacji wpływ amerykański, którym zajmowałam się w moich bardzo wczesnych pracach, również w pracy doktorskiej na temat systemów informatycznych w 1981 roku, kiedy jeszcze mało kto komputer widział na oczy. Prowadziliśmy studentów na wycieczki do banku, bo tam był jedyny w Katowicach komputer i tam z nabożeństwem studenci mogli go obejrzeć. Potem można jeszcze było zrobić wycieczkę, żeby obejrzeć komputer Odra, bo to było drugie niezwykłe osiągnięcie techniki, ale dostępne tylko na odległość. Wtedy jakakolwiek jawność, jakakolwiek ochrona danych była marzeniem antysystemowym i antyustrojowym. Co powodowało pewne kłopoty w badaniach naukowych, w sytuacji, kiedy na przykład regulacje dotyczące PESEL-u były niejawnymi uchwałami Rady Ministrów. Przypominam, prawo w tym zakresie nawet nie było jawne, a co dopiero mówić o działaniu administracji. Od tego czasu minęła cała epoka. I można powiedzieć, że w Polsce mieliśmy tutaj pewne osiągnięcia, przede wszystkim. I tu też przypominam, że jednym z moich celów pójścia do parlamentu było wprowadzenie konstytucyjnej regulacji dostępu do informacji i ochrony danych osobowych. I przy jeszcze dużym niezrozumieniu parlamentu w 5-osobowej grupie udało nam się przekonać kluby parlamentarne, żeby takie regulacje wprowadzić. Ja potem w mojej działalności naukowej nie kontynuowałam tego nurtu i cieszę się, że w katedrze on jest kontynuowany z dwóch stron. Ale po latach, kiedy pamiętam zdumienie Amerykanów, którzy przyjechali przy okazji przyjmowania nas do NATO i chcieli nam powiedzieć, że jeszcze będziemy musieli wprowadzić ochronę danych osobowych, a my im uprzejmie wskazaliśmy, że mamy to na poziomie konstytucyjnym. Było to z ich strony rzeczywiście wielkie odkrycie. I w zakresie praw trzeciej generacji, umieszczenia
i dostępu do informacji, prawa dostępu do informacji i ochrony danych osobowych i ochrony prywatności, jesteśmy jedną z przodujących konstytucji w tym zakresie Konstytucji Europejskiej. I to jest to po stronie tego, co mamy. Ale kiedy porozmawiamy z GIODO, który kiedyś stworzyliśmy w przekonaniu, że to będzie najlepsze rozwiązanie ochrony danych osobowych, to też usłyszymy, że prawo ochrony danych osobowych może być nadużywane. GIODO boryka się z różnymi patologiami regulacji czy z nadużyciem prawa do ochrony danych osobowych. Jako rzecznik praw obywatelskich, można powiedzieć, dostałam troszkę bumerangiem, bo nie było dla mnie nic świętszego. Ochrona danych jest rzeczą niezwykle ważną, ale kiedy mam sytuację Szpitala Bielańskiego, w tym przypadku to był Szpital Bielański, ale nie on był winny tej sytuacji, w którym znalazł się pacjent. Jak wiemy, pacjent musi upoważnić do dostępu do dokumentacji medycznej, on upoważnił żonę. Stan zdrowia się pogorszył. Został przeniesiony do kolejnego szpitala. Tam zmarł. Podejrzewano błąd w sztuce lekarskiej. Żonie odmówiono dostępu do dokumentacji medycznej, powołując się na to, że pacjent nie upoważnił do dostępu do tej dokumentacji. A przecież ochrona danych osobowych jest święta. I wola pacjenta jest tu święta. Argumentowanie, że on dokonał tego upoważnienia w pierwszym szpitalu, do którego go przyjęto, w całej linii obrony prawnej nie znalazło zrozumienia. Dopiero w drodze sądowej udało nam się, jako Urzędowi Rzecznika Praw Obywatelskich, pomóc tej kobiecie w ten sposób, że uzyskała dostęp do dokumentacji medycznej. Widzimy więc, że najpiękniejsze prawa mogą być nadużywane. Ale wróćmy do jawności działania administracji. Zacząłem od administracji skandynawskiej. Podczas niedawnego, przed 2 miesiącami, posiedzenia europejskich rzeczników praw obywatelskich, ombudsmanów, zarządu IOI, którego jestem członkiem, okazało się, że prawie wszyscy rzecznicy mają do czynienia z problemami granic regulacji i charakterem prawnym regulacji jawności. I muszę Państwu powiedzieć, że dla mnie trochę szokujące było, kiedy o tych ograniczeniach i nadużyciu prawa dostępu mówiła właśnie szwedzka pani ombudsman. Która mówiła o tym, że borykają się na przykład z bombardowaniem urzędów taką ilością zapytań, że to wpływa na efektywność działania urzędu i przy zapytaniach do rzecznika starają się wypracować, w jaki sposób można zracjonalizować te oczekiwania. I w tej dyskusji wyrażali wszyscy troskę, żeby te przypadki, które się zdarzają, albo te nieprecyzyjności regulacji, przy pewnej fali odwrócenia od podstawy odwrotu, od takich podstawowych wartości europejskich, które mamy w tej chwili w Europie. Możemy siedzieć i zamykać oczy i udawać, że tego nie widzimy, a możemy stawić czoła temu, co nadchodzi i co widzimy. Wspólną troską ombudsmanów Europy jest, aby porządnie uregulowana i szeroko dostępna jawność działania administracji przetrwała w naszych regulacjach. W związku z tym jest naszą wspólną troską i cieszę się, że to jest też przedmiotem dzisiejszej konferencji i o to chcę Państwa prosić. Niestety będę mogła być tylko na początku. Z ciekawością oczekuję wyników i również krytycznej dyskusji. Ale pamiętajmy, że jeżeli chcemy, aby ta ważna wartość przetrwała, żeby regulacja istniała, przez wszystkie rządy, koalicje, zmiany polityczne, to wtedy musimy mieć porządną regulację, przyzwoitą regulację, która pozwoli również nadużycie tego prawa zniwelować, ale ochronić rdzeń działania i rdzeń tego prawa.
Chcę też Państwu powiedzieć o obawach z tym związanych, bo pamiętam hiszpańskich kolegów i ich uwagi, kiedy dyskutowaliśmy o tym. I mówili, jest szerokie przyzwolenie i zainteresowanie w społeczeństwie na dostęp do informacji. O czym Hiszpania przeżyła swój pierwszy wielki i straszny zamach terrorystyczny. Nastroje społeczne zmieniły się w ciągu 48 godzin. My jeszcze na szczęście i mam nadzieję, że nigdy nie doświadczymy takiej sytuacji. To może być kwestia zamachu terrorystycznego. To może być kwestia, którą mi przedstawia pierwsza prezes Sądu Najwyższego, która mówi mi w ten sposób. Oczekujemy rozszerzenia regulacji dotyczących oświadczeń majątkowych sędziów. Sędziowie zgłaszają swoje obawy związane z tym, że może to ułatwić identyfikację sędziego, atak na sędziego. Może to być atak terrorystyczny, ale może to być, pamiętamy przypadek na południu Polski, kiedy prokurator i kiedy sędzina zostali oblani kwasem albo byli przedmiotem ataku. To, czego się obawiam, to to, że jeżeli odpowiednio wcześniej nie zidentyfikujemy dysfunkcji i nie usuniemy kwestii, które mogłyby być potem przedmiotem takiej ofensywy medialnej, to wystarczy jakoś jedno straszne przestępstwo, jeden bulwersujący opinię publiczną przypadek, aby sympatia opinii publicznej odwróciła się od jawności. Ponieważ w skali porównawczej międzynarodowej to mamy. Cechą zajmowania się prawami człowieka, i to Państwo zobaczycie w każdej publikacji dotyczącej praw człowieka. Od profesora Jasudowicza, który jest tu naszym wielkim autorytetem i od którego w Toruniu badania nad prawami człowieka się zaczęły. Weźmy książkę pana Kowalskiego, wczoraj miałam w ręku, bo się zajmowałam bezpłatnym prawem, prawem ubogich, prawem do obrony. Jaka jest struktura każdej regulacji, każdego opracowania dotyczącego praw podstawowych i praw człowieka? Mamy pokazane, skąd się wzięło prawo ubogich, czyli prawo do zwolnienia z kosztów sądowych. Mamy analizę prawa do sądu na tle prawa europejskiego, prawa krajowego, konstytucji. Mamy potem charakterystykę tego prawa, a potem jest rozdział nadużycie prawa do pomocy. Więc kiedy mi pani doktor powiedziała, że były wątpliwości czy krytyka, że w ogóle zajmujemy się nadużyciem prawa, oczywiście po tym, jak już było 5 konferencji na wszystkie, w tym ich projekcie, na wszystkie inne aspekty jawności, to się trochę zdumiałam. Ponieważ nie sposób się uczciwie zajmować jakimś prawem, na przykład prawem własności. Jeżeli ktoś będzie powiedział, mamy święte prawo własności, wobec tego ktoś, kto chce się zajmować nadużyciem prawa własności, jest zapewne komunistą i planuje zniesienie prawa własności, prawda? No bo nie wolno się zajmować nadużyciem prawa. A tymczasem tkwiąc tutaj w trudnościach komunikacyjnych w drodze do Państwa, słyszę, że właśnie w Warszawie nastąpiły kolejne aresztowania, w której okazało się, że szajka przestępcza, nadużywając prawa własności, doprowadziła do przejęcia za bezcen wartych miliony złotych działek gruntów warszawskich, zasłaniając się prawem własności. W sposób umiejętny nadużywając tego prawa, bo tam do jakiejś części prawo własności mieli. Ale poprzez odpowiednie manipulacje w księgach wieczystych doprowadzili do przejęcia. Czyli jako kierownik Katedry Prawa Administracyjnego, ale również z punktu widzenia doświadczeń, które są mi dostępne, jako rzecznika praw obywatelskich, chcę powiedzieć, że jestem będę wdzięczna za to, żebyście Państwo właśnie w toku skoncentrowanej dyskusji ustalili, jakie są w tej chwili zagrożenia i jakie są szanse, jaka powinna być optymalna regulacja i czy nadużycie
prawa do jawności jest czymś realnym, czy nie? Czy trzeba się go obawiać, czy trzeba dokonać jakichś korekt regulacji według tu obecnych, czy nie? Decydować i tak będzie kiedyś parlament. Jest ważne, żeby był tutaj też konsultacja i aspekt obywatelski. Natomiast bardzo bym prosiła, żeby dyskusja była merytoryczna i żeby nie wpadać właśnie w taką sytuację, bo co do każdego prawa podstawowego możemy mówić o nadużyciu. Jako rzecznik praw obywatelskich mam też swoje doświadczenia w sytuacji, kiedy administracja publiczna argumentuje, że coś jest nadużyciem prawa, a my tego tak nie oceniamy. I właśnie wygraliśmy w Trybunale Konstytucyjnym, ku mojej wielkiej radości, taki przypadek, w którym był spór, czy to już jest nadużycie prawa, czy nie. Ponieważ w przypadku osób zatrzymanych nie było dotychczas prawa do tego telefonu do adwokata. Administracja publiczna, prokuratura i policja i służba więzienna argumentowały, że przez ten pierwszy kontakt dochodzi często do nadużycia prawa. Do niedozwolonych kontaktów, do przekazywania wiadomości. Byliśmy zdania, że w tym przypadku, mimo że nie zaprzeczamy, że takie przypadki nadużyć się zdarzają, to jednak przeważa prawo człowieka, który jest zatrzymany, jest wyrwany z wolności, do tego kontaktu. Wygraliśmy tą sprawę w Trybunale Konstytucyjnym. Ale podstawa działalności naukowej polega na tym, żeby nie zamykać oczu na dysfunkcję. Oczywiście można udawać, że dysfunkcji nie ma. Ale to pani profesor Jaśkowska też zaświadczy, ze prawdziwą nauką, jeżeli ktoś nam oddaje pracę magisterską czy doktorską, w której przemilcza się wszystkie dysfunkcje regulacji i wszelkie nadużycia prawa, to nie można powiedzieć, że jest to prawdziwa działalność naukowa. Możemy wsadzić główkę w piasek i udawać, że jest wszystko świetnie. Mamy w tej chwili sytuację, takie, żeby trochę lżejszym przykładem zakończyć, który nie wzruszy podstaw do jawności. Ale dokonujemy też inspekcji zakładów karnych. Dyrektor zakładu karnego mówi mi, że w związku z możliwością zapytań różnych organów administracji, które przysługuje również więźniom, roczny budżet na znaczki pocztowe został tak wielokrotnie w tym zakładzie karnym przekroczony, że wpadli w poważne trudności budżetowe. Czy z tego powodu mamy usuwać prawo do korespondencji, do korzystania z BIP-u i do jawności? Oczywiście nie, ale pokazuje państwu, że i takie kłopoty z jawnością się zdarzają. Wtedy musimy się zastanowić, czy przejść na elektroniczną korespondencję. Jak to zrobić, nie wpuszczając więźnia do internetu. Każda z tych spraw wymaga regulacji. I to o prawo więźniów na przykład do korzystania z biuletynu informacji publicznej się wielokrotnie wypowiadałam i o to zabiegałam. Ale nie mogę udawać, że takich problemów nie ma. I nie mogę udawać, że rozwiązaniem będzie udostępnienie dostępu do internetu każdej osobie pozbawionej wolności w imię bardzo ważnego prawa dostępu do informacji o działaniach administracji. Reasumując i kończąc moje wystąpienie. Proszę państwa, usiądźmy na tym. Znajdźmy, wskażmy ewentualne zagrożenia, które znamy dzięki orzecznictwu, które dostrzegamy w teorii. Po to, aby regulacja ewentualnie zmieniona albo taka sama była po prostu dobra. Podstawową rzeczą, na którą zwraca uwagę Polska Akademia Nauk, Naczelny Sąd Administracyjny i również w swoich raportach i wystąpieniach przed parlamentem, od 10 lat mamy do czynienia z, nawet trochę więcej od 10, jeżeli weźmiemy pod uwagę kodeks wyborczy i inne akty tego typu, mamy do czynienia z obniżeniem poziomu legislacji. I niestety część obniżenia poziomu
bierze się w moim przekonaniu z kilku źródeł, z tego, że poprawki są bezimienne, że nie wiemy, kto jest autorem poprawek, że posiedzenia podkomisji nie są protokołowane, nagrywane, ale również, i to powiedzmy sobie szczerze, że czasami posłowie po to, aby jakaś poprawka nie wydała się niepopularna politycznie czy społecznie, cofają się przed porządnie zrobioną regulacją. Regulacja trochę jak z malarzem Styką, co do którego, anegdota młodopolska mówiła, że malując obraz Madonny, postanowił zrobić to z wielkim szacunkiem, a więc na kolanach. Jak mówili krakowscy malarze, Madonna mu się objawiła i powiedziała, że ty mnie Styka, nie maluj na kolanach, ty mnie maluj dobrze. Troszkę tak jest z nami. To nie chodzi o to, żeby cokolwiek, a zwłaszcza w działalności naukowej, nie można badań naukowych wykonywać na kolanach. Trzeba je wykonywać dobrze i uczciwie. I trzeba pamiętać, że jest pewne jądro danego prawa. Jesteśmy wierni tym wartościom, jawność jest wielką i ważną wartością, której wspólnie służymy, ale nie chcemy, żeby przez jakieś dysfunkcje mogła być kiedyś łatwo usunięta z naszych regulacji i z naszego życia publicznego. I oto do uczestników tej konferencji we wspólnej trosce o tą samą wartość apeluję. Dziękuję bardzo.